Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was naprawdę dużo informacji. Po pierwsze, wielka letnia wyprzedaż, która zaczyna się już dzisiaj po północy na sklepie internetowym. Po drugie, letnie frajdozbiory, czyli event letni, który zaczyna się już w tą sobotę. No a po trzecie, progres na Zabójcy. Dokładnie tak, teraz dwa dni tak naprawdę nie było odcinków z Zabójcy. Były tam jakieś inne filmy, no ale wracamy na tego Zabójcę. Dzisiaj mam nadzieję, że zdobywamy podziemie, no i ciśniemy sobie tutaj dalej. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz w opisie. No i piszcie w komentarzu, jak się zapatrujecie na letnią wyprzedaż, czy będziecie kupować paczuszki, jeżeli tak, to ile. No i zaraz oczywiście wszystko wam pokażę, jakie są paczki, no i jak to generalnie wygląda. Oprócz tego, jak tam wasz progres na serwerze amerykańskim, no i czy cieszycie się na event letnie frajdozbiory, bo to też jest coś fajnego. Raz na rok tak naprawdę, tylko w lato. Zaraz oczywiście mówię, do wszystkiego przejdę. No i dobrze, zaczynamy. Zacznijmy sobie od tego, co dzisiaj dostaliśmy, jeżeli chodzi o informacje. O godzinie 12:00. Już wam tutaj pokazuję i czytam. Mamy oczywiście standardowo, jak co środę o godzinie 12:00, informacje o eventach. I mamy tak: weekendowe wydarzenia, wielka letnia wyprzedaż oraz letnie frajdozbiory. No i mamy czołem bohaterowie. Poruszyliśmy niebo i ziemię, abyście mogli razem z nami świętować zakończenie lata w wielkim stylu. Czekają na was następujące wydarzenia. Mamy szalone grzybowe żniwa, czyli oczywiście większa szansa na grzybki z misji, plus promocja na grzyby, ale z racji tego, że teraz w ten weekend jest letnia wyprzedaż, to prawdopodobnie promocja na grzyby będzie wynosiła 25% zamiast standardowych comiesięcznych 20%. Tego tu niestety nigdzie nie napisali, tego nigdzie no, nie podali, czy tak na pewno będzie, to już sobie musicie sprawdzić, ale jeżeli ktoś, nie wiem, nie lubi kupować pakietów, woli same grzyby, co jest w sumie dziwne, ale zdarzają się takie osoby, ewentualnie jeżeli komuś te pakiety nie wystarczą i będzie sobie chciał zrobić większe zapasy, no to teraz będzie prawdopodobnie promocja 25% na standardowe pakiety z grzybkami, czyli jeżeli dobrze liczę, najdroższy pakiet za 400 będzie miał w sobie 3850 grzybków zamiast 3600 jak na zwykłej promocji, ale to musicie po północy sami sprawdzić, to już wiadomo, ogarniecie sobie. Więc właśnie, to jest pierwszy event. Mamy oczywiście jeszcze event twierdzy, sterylne sedesy, akordowa awantura, czyli bodajże darmowe pobijanie misji, mamy prawdziwą profuzję PD, złote zbiory, epic, event epicki, no i wyprzedaż. Więc no, bardzo mocny weekend się szykuje, bardzo dużo eventów, bardzo fajne combo eventów, no i na pewno te grzybki się przydadzą. No i teraz jeszcze przejdźmy sobie do kolejnego tygodnia. Mamy tutaj złote zbiory, wiedźmowy taniec, pupile oraz dni diabelskich dusz. Także za tydzień też bardzo fajne eventy nam się szykują. No i właśnie, mamy letnią wyprzedaż. To, co jest najważniejsze, zależy nam na zużyciu wszystkich surowców, dlatego tylko, podkreślone jest tylko, w ten weekend u handlarza grzybków dostępne będą specjalne pakiety z zapasami. Pośpieszcie się i zgarnijcie je, zanim znikną. Aby dowiedzieć się więcej na temat limitowanych pakietów z wyprzedaży, kliknijcie tutaj. No i mamy odnośnik, zaraz wam te pakiety pokażę. No i teraz przejdźmy oczywiście do mojej, powiedzmy, autopromocji, dlatego że pamiętajcie, w ogóle dzisiaj zapowiadam giveawaya sierpniowego z okazji też tej letniej wyprzedaży. O tym w sumie zapomniałem wspomnieć na początku. Tak czy inaczej, z racji tego, że startuje letnia wyprzedaż, to zapowiadam giveawaya. Jak u mnie działają giveawaye? Za to, że używacie mojego kodu twórcy przy zakupach i oczywiście będę bardzo wdzięczny, jak będziecie wszystkie te pakiety, które planujecie kupić, czy nawet zwykłe grzyby na promocji, czy cokolwiek, kupować z moim kodem Neutral. Jak to zrobić? Już wam tutaj tłumaczę. Mamy coś takiego jak sklep internetowy home.syfygame.net. Tutaj mam zresztą w opisie. To jest oficjalna strona twórców gry, oczywiście bez żadnych tam, powiedzmy, no nie wiem, bez żadnych oszustw czy coś, bo pamiętam, że na początku niektórzy nie wierzyli tej stronie. No i żeby się na nią zalogować, to wchodzimy sobie w opcję gry, na koncie, na którym chcemy kupić grzyby, wchodzimy w opcję, tutaj ustawienia, zakładka postać i tam mamy coś takiego jak ID postaci. To ID kopiujemy i wklejamy właśnie na tą stronkę home.syfygame.net i logujemy się do naszej postaci. Tam w prawym górnym rogu będziemy mieć, jaka to jest klasa postaci, jaki nick, jaki serwer i tak dalej. No i przez tą stronę możemy kupować
grzyby. Dlaczego ta strona jest lepsza? Ano dlatego, że po pierwsze pakiety są o 20% tańsze niż tutaj na Steamie, bądź też na jakichś aplikacjach mobilnych. Tu na przykład najdroższy pakiecik kosztuje 500 zł, tam kosztuje 400. Oprócz tego tam promocja startuje zawsze dzień wcześniej, czyli tak jak wspomniałem na początku, te pakiety specjalne z letniej wyprzedaży, jakieś tam promocje zwykłe 20%, 25%, czarnopiątkowe promocje, wszystko to startuje dzień wcześniej, czyli od czwartku, a nie od piątku. To też jest bardzo ważna informacja, też o tym pamiętajcie. Co mogę więcej dodać oprócz tego? No wiadomo, stronka jest taniej, są tam w ogóle większe pakiety, jeżeli kupicie pakiet za 400, to wam się pojawia jeszcze większy pakiet. Tu powiedzmy dla osób, które więcej kupują tych grzybów, to też jest fajniejsze, bo muszą robić mniej transakcji. No i oczywiście podczas zakupu można wpisać kod twórcy. Jak klikniecie sobie na pakiet, który chcecie kupić, to tam będziecie mieli pole kod twórcy, rozwijacie je, wpisujecie mój nick neutral, na zielono wam się pokazuje creator found albo twórca znaleziony i tyle, przechodzi dalej do płatności. Ja z tego dostaję 5% z tego, co wy zapłacicie. Czyli jeżeli ktoś kupi powiedzmy pakiecik za 100 zł, to ja z tego dostaję 5 zł. Prosta kalkulacja. I z racji tego, że taki sklep powstał i powstał w Shakesie kod twórcy, to ja już od półtorej roku robię co miesiąc giveaway'e w ramach wdzięczności, że mnie wspieracie. No i w tym miesiącu będzie to giveaway na 2 razy 200 zł, przepraszam, łącznie 400 zł. No i to będzie 200 zł paysafe carda albo grzybki za 200 zł. To już tam kto wygra, to oczywiście sobie wybierze. Tak to działa co miesiąc i teraz się oczywiście nic nie zmienia. Jakie są zasady? Za użycie mojego kodu twórcy i wysłanie do mnie screena na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie wam wygodnie tylko, dostajecie jeden numerek za każde użycie mojego kodu. Czyli jeżeli ktoś powiedzmy kupi dwa pakiety z letniej wyprzedaży, no to dostaje dwa numerki. Za każde wydane 400 zł z moim kodem jest jeszcze jeden numerek. Czyli tutaj no prosta kalkulacja, jak ktoś kupuje na przykład tylko pakiet za 400 zł, no to dostaje z bomby dwa numerki. No i po prostu wiadomo, im więcej numerków, tym większa szansa na wygraną i tak to działa co miesiąc. Ja daję zazwyczaj tydzień, żeby ludzie sobie wzięli udział w tym giveawayu. No i za tydzień po prostu na streamie zrobimy rozstrzygnięcie, ja wyłonię zwycięzców i poślę im te nagrody. No i teraz tak, pierwsze 200 zł PSC albo grzybki za 200 zł idą do kogoś z komentarzy pod tym filmem. Także pod tym filmem piszcie, no jakiś kontakt do siebie najlepiej. Najlepiej Discorda, jak może ewentualnie Instagrama. Często jak wklejacie swoje maile, to YouTube z automatu usuwa te komentarze, więc pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, czy wasz komentarz na pewno pod tym filmem został, bo zdarza się, że YouTube to usuwa niestety. Ale mówię, jakiś Discord, Instagram i ja wtedy mam łatwość skontaktowania się ze zwycięzcą. To jakby logiczne, wiadomo jak to wygląda. No i drugie 200 zł, grzybki za 200 zł albo 200 zł PSC pójdzie do osoby z giveawaya, czyli z tych numerków za kod twórcy. No tutaj daję jakby szansę i osobom, które nic nie kupują, żeby ewentualnie coś wygrały, a osobom, które kupują grzybki z moim kodem, żeby miały powiedzmy jeszcze większe szanse. No i teraz tak, już wam tutaj pokazuję listę. Tak, lista się prezentuje do tej pory. Oczywiście giveawaye się zazębiają, więc jeżeli giveaway za tydzień w środę, tak, bo dzisiaj mamy środę dokładnie, jak ja rozstrzygnę tego giveawaya za tydzień w środę, no to już można do mnie podsyłać kolejne screeny, jak używacie mojego kodu twórcy, bo to już będzie szło na giveawaya wrześniowego. Więc zawsze te screeny można do mnie wysyłać, zawsze można używać kodu twórcy, bo zawsze do któregoś giveawaya to pójdzie. To się zazębia już od półtorej roku, zawsze jakiś giveaway powiedzmy jest aktywny. No i tu na szybko przelecimy listę, tutaj macie niki, jak widzicie, pozapisywane, co niektórzy mają więcej numerków, no bo wiadomo, kupili więcej grzybków, więcej pakietów, co niektórzy mają mniej, wiadomo jak to wygląda, co niektórzy do mnie wysyłają na mailu, czyli mają dopisek e-mail w nawiasie, co niektórzy na Instagramie, więc mają dopisek IG, jak widzicie, no i tak się lista, oj, przypadkiem, tak się lista tutaj do tej pory prezentuje. Tu mamy cyk, 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 numerków do tej pory jest, tak na szybko przelecę, jak ktoś sobie chce, to oczywiście niech powoli sprawdza, czy na pewno go dopisałem, 234, no wydaje mi się, że po letniej wyprzedaży tych numerków będzie więcej, no ale tyle osób od ostatniego giveawaya wzięło udział, to musicie mieć na uwadze i musicie o tym pamiętać. No i tyle, prosta zasada. Potem ja oczywiście na streamie, no jest tam taka maszyna losująca powiedzmy, taka stronka, no i jakiś numerek wygrywa i ja się z tym numerkiem kontaktuję. No i tak samo z komentarzy również ktoś tam wygrywa i też się z daną osobą kontaktuje. Także mówię, dla osób z komentarzy 200 zł PSC albo grzybki za 200 zł, zwycięzca sobie wybiera,
a dla osób tutaj z tych numerków kolejne 200 zł. Łącznie 400 zł w puli, nazwijmy to, więc tak to po prostu wygląda. No i dobrze, tyle odnośnie giveawaya. Wspominam o tym specjalnie dlatego, że po prostu teraz zaczyna się ta promocja, jest ta letnia wyprzedaż. No i co? Już Wam pokazuję pakiety. Te pakiety, mówię, będą dostępne już dzisiaj po północy. Wszystko na tej stronie można kupować z kodem neutral. Wszystko mi można podsyłać na Instagramie, na mailu, na Discordzie do giveawayów. To jest oczywiście głównie forma wdzięczności, w sensie forma wsparcia mojej osoby, ale no, ewentualnie jak się komuś poszczęści, to mu się może zwrócić. A co niektórzy na przykład kupowali tylko pakiet startowy za 20 zł i wygrywali 200, więc nawet byli można powiedzieć na plus, nie? No, zdarzało się tak, bo tych giveawayów już naprawdę było dużo. Dobra, tyle odnośnie giveawaya, także zasady są jasne, jeżeli macie jakieś wątpliwości, to pytajcie śmiało, a my teraz przejdźmy sobie do tej letniej wyprzedaży i jakie są pakiety. Cyk, proszę bardzo, wyprzedaż letnia, ostatnio zaktualizowane 13 minut temu. W ramach wyprzedaży letniej, która będzie od 15 do 18 sierpnia, na sklepie internetowym oczywiście, oferowane będą następujące ekskluzywne oferty. No i mamy pakiet sandałowy, no i tu jest za, tu chyba powinno być sandałowy, nie wiem. W każdym razie to jest pakiecik za 40 zł i mamy 330 grzybków, 300 szczęśliwych monet i 20 tysięcy kryształów, więc tego kryształu w sumie jak na taki pakiecik dość dużo z tego co widzę. Kolejny pakiecik mamy za 100 przeciwsłoneczny, no i mamy 860 grzybków, 1800 klepsydr, no i 100 tysięcy metalu. Kolejny to jest pakiet plażowy, wy tu chyba wszystko dobrze widzicie. Kolejny to jest pakiet plażowy, on kosztuje 200 zł, no i mamy 1770 grzybków, 100 tysięcy metalu i 50 tysięcy kryształu. No i kolejny to jest pakiet wakacyjny za 400 zł, czyli najdroższy. Mamy 3870 grzybów, mamy 200 tysięcy metalu, 100 tysięcy kryształu i 1500 szczęśliwych monet. No i tyle. Oczywiście mówię, zalecamy zakup w sklepie internetowym w najlepszych cenach, to już Wam to powiedziałem. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś tam inne informacje, to chyba wszystko. Pakiety należy kupować po kolei. O tym pamiętajcie, że pakiety należy kupować po kolei, więc tutaj no jeżeli ktoś chciałby kupić tylko na przykład ten za 400 zł, to się nie da, musi kupić wszystkie. I wtedy jak na przykład kupi ten pierwszy, to on znika, pojawia się ten drugi i tak dalej, wiecie jak to wygląda. Także mówię, dziękuję Wam pięknie za używanie kodu twórcy przy zakupach tych pakietów, dziękuję Wam pięknie za wsparcie, bardzo liczne co miesiąc, bardzo doceniam. Ja teraz też no wróciłem już z wakacji, wróciłem już do regularnego nagrywania, do regularnego streamowania, więc mam nadzieję, że widzicie to, że dużo czasu w to wszystko wkładam, że dużo czasu na streamy, na nagrywanie i tak dalej. No i po prostu w ramach takiej właśnie wdzięczności, w sensie wy w ramach powiedzmy podziękowania, ja Wam robię giveaway w ramach wdzięczności, a Wy w ramach podziękowania użyjecie mojego kodu twórcy. Będzie mi bardzo, bardzo miło i wysyłajcie do mnie te screeny jak używacie. Będę Wam bardzo wdzięczny. A nuż się uda komuś wygrać, zawsze to jakiś tam zwrot i fajny, powiedzmy, no coś fajnego, nie? Bardzo często ludzie się ucieszą, w sensie ucieszą, cieszą po prostu. W przeszłości jak ludzie wygrywali, to bardzo często się ucieszyli właśnie na wiadomość o zwycięstwie, więc to jest myślę fajna sprawa. Dobra, tyle. Tyle jeżeli chodzi o tą wyprzedaż letnią. Wielką wyprzedaż. Przejdźmy sobie dalej do tych newsów i teraz mamy jeszcze jedną informację, mianowicie letnie frajdozbiory. Dodatkowo letnie frajdozbiory rozpoczną się w sobotę, czyli 17 sierpnia. Wypełnijcie listę zadań specjalnych u goblińskiego minstrela do 24 sierpnia, czyli mamy na to tak naprawdę tydzień, nawet ponad tydzień. No i zrzućcie się z wygodnego leżaka, bo nadszedł czas, by się trochę spocić, aby zdobyć wyjątkowo gorącą nagrodę, w tym legendarny klejnot w trzeciej skrzyni wydarzenia. No i dokładnie, jak to będzie działać? Od soboty tutaj u goblińskiego minstrela będziemy mieli wydarzenie, które będzie trwało tydzień, no i po prostu tam będzie trzeba wypełniać zadania, coś jak tutaj te daily taski, będziemy musieli wypełniać zadania, no i będziemy również mieli trzy skrzynki, w ostatniej skrzynce będzie legendarny duży klejnot. Także o tym pamiętajcie, taki event letni, który jest chyba już od, nie wiem, 3 lat albo 2, coś takiego, no zawsze to coś fajnego, dodatkowego, zawsze to legendarny gemik można sobie zdobyć. Na serwer amerykański pierwszy będzie to naprawdę fajny boost, chociaż no my tu gramy zabójcą, więc no nie da nam tyle, co na przykład komuś jak sobie wsadzi do broni i będzie miał ten klejnot razy 2. Ale bardzo fajny boost, tak czy inaczej, ja osobiście, no
spoko, po prostu spoko, najzwyczajniej w świecie spoko. Dobrze, tyle odnośnie newsów, bo nam tu naprawdę długo zeszło. No i teraz przechodzimy sobie do naszego zabójcy i do klikania tutaj loszków. Dobrze, musiałem sobie tutaj odkaszlnąć, bo się troszeczkę rozgadałem odnośnie tych początkowych tematów odcinka. No i przechodzimy do naszego druida. Tak jak wspomniałem na początku, troszeczkę tutaj awczyliśmy, jeżeli chodzi o grę na tym zabójcy. Robiliśmy codzienne czynności, bardzo mocno tutaj klaserek w ogóle docisnąłem na streamkach. Już nam zostały ostatki, jeżeli chodzi o takie zwykłe itemki. I tak naprawdę tyle, nie? Oczywiście wiadomo, codziennie sobie tutaj robię pupilki, z racji tego, że no to dobrze jest robić od razu po północy. Bardzo często tutaj robię 5-0, jakieś 4-1, jak widzicie jestem w top 10 tego serwera, jeżeli chodzi o pupile. No i tu może po kolei wam przelecę i lecimy do klikania. Wbiliśmy drugą aurę, to już jakby logiczne, chyba wczoraj, jeżeli się nie mylę dokładnie, bo mamy 0. Pupile wyglądają tak, tutaj sobie regularnie karmimy. Dzisiaj już troszkę tych pupili znowu poubijałem, jeżeli chodzi o środowiska, także sobie tutaj znowu muszę połapać. No ale zacząłem w ogóle brać w wyprawach jedzonka, bo na tym levelu gold leci naprawdę mierny, jeżeli chodzi o te wyprawy. No a tutaj jedzonka dają dużo, zobaczcie ile my mamy tych jedzonek jeszcze, także to jest ogromny boost na start do tych pupili, dlatego też no po prostu to robię, nie? Wiadomo. Dobra, tutaj nic ciekawego, jeżeli chodzi o kowala, no to też w zasadzie nic ciekawego. Wiedźma w tym momencie już ma 21,5%, pamiętajcie, że wiedźma, im ma więcej zwojów, tym szybciej to idzie i też jest to bazowane na ilości graczy. No w tym momencie ilość graczy na serwerze to jest 4150, więc ta wiedźma też będzie dość szybko szła. Dobrze, tutaj na razie nic, to sobie w sumie, a to w zasadzie później odbierzemy już na streamku. Teraz tak, gildyjka. Gildyjka bardzo dobrze się trzyma, tutaj mamy średni poziom 97, mamy 402 rycerzy. No, także spoko, ogólnie spoko, robimy sobie oczywiście regularnie wyprawki. Ja tutaj zapominam aktualizować, trochę zmieniłem opis, bo taki był, no powiedzmy, na odwal się. Ale też nie ma sensu, wydaje mi się, jakiegoś super opisu robić na tym serwerze. W każdym razie, no tak gildia nasza się prezentuje. Moja postać, no to mówię, codzienne czynności, dobiliśmy tutaj 1000 zręczności, tu mamy 900 HP na jakieś tam boczki, tak to ogólnie wygląda. Co w ogóle dzisiaj chce wiedźma, bo to też jest istotne. Pierścionki, czy my tu mamy jakieś pierścionki? Ona ma, ale to jest tani, a tu weku mamy jeden, spoko, to nam się może przydać. I w zasadzie to od razu wrzucimy sobie cokolwiek tu i rozmontujemy, żeby mieć troszkę więcej slotów właśnie wolnych. Podbiłem oczywiście skarbiec, a to może zaraz przejdziemy na spokojnie. Twierdza, dokładnie, twierdza na poziomie 10 już w tym momencie, jak sami widzicie. No i kopalnia również na poziomie 10. Tak naprawdę już wczoraj na spokojnie mogłem mieć, w zasadzie to nie wiem czy nie w poniedziałek, ale wczoraj to na pewno już mogłem mieć podziemia. Ale specjalnie wyczekiwałem, chciałem to zrobić na odcinku, żeby na tym odcinku właśnie pocisnąć. Dobiłem sobie skarbiec do 5, teraz podbijam akademię. No i chyba potem od razu będę leciał twierdzę, no bo przyda się, bo teraz będzie event twierdzy w ten weekend. Wiadomo jak to wygląda. No i co, topeczka, mogę wam pokazać. Jesteśmy top 31, troszkę tu spadliśmy, no bo nic w zasadzie nie klikaliśmy. No proszę, pokaż się szybciutko w miarę. No dawaj, dawaj. Jak tu wygląda topka po tak naprawdę, no dzisiaj mamy środę, czyli tak, raz, dwa, trzy, nie inaczej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no szósty dzień dzisiaj powiedzmy, szósty dzień serwera. Najwyższy level na serwerze 227, łowca demonów Karabas, troszkę już tych 200 plus się pojawiło, w ogóle tutaj Spage Daddy, 212 level paladynem, też bardzo ładnie. King przelew od nas, tutaj najwyższy level, super ciśnie. Marflow troszeczkę przystopował z tego co widzę, Marflow chyba tutaj, a godzinę temu był dostępny, więc to akurat spoko, ale już tutaj ma dłuższe awki, już tak szybko nie leveluje, Marflow czyli Turor, więc troszeczkę przystopował. No i tak to wygląda, no ogólnie tak to wygląda, jak widzicie. Ojejku, tu się coś bardzo, bardzo laguje, nie, topka się, o dobra, teraz się odświeżyło. Tu mamy tak samo, sporo osób z naszej gildii, no w tym momencie jesteśmy top 2 gildią na tym serwerze. Top 1 jest oczywiście Primordial, tu widzę Last Min Heroes, też troszeczkę osób się pojawiło, ale oni mają średni level 81, więc troszkę do nas im brakuje. Także spoko, oczywiście jakieś roszady się tu pojawiają, co niektórzy kończą grę, gdzie no nawet serwer nie ma tygodnia, no ale zdarza się, to jest jakby normalne, to wydaje mi się, że jest normalne i na każdym serwerze tak to wygląda. Podziemie jeszcze nie mamy, zaraz spróbujemy. No i tutaj standardowo zrobiłem reset dzisiaj rano,
i zapomniałem sobie tego zarządcy odświeżyć. Dobra, zrobimy tak i musimy tu regularnie klikać. 22 runki, pierwszy reset dzisiaj rano, tak jak mówię, przed wyjazdem do sklepu. Teraz dopiero co wróciłem ze sklepu, więc no dlatego zapomniałem, ale teraz już na bieżąco będziemy tego zarządcę ulepszać. No i tu sporo ulepszeń już pokupowałem. Kupuję na razie same ulepszenia do budynków, żeby to zrobić jak najszybciej. Wiadomo, jak to wygląda. Dobrze, no i chyba tyle. Tak na szybko wam przeleciałem, co tu się pozmieniało, bo nie za wiele, szczerze mówiąc. Oczywiście wiadomo, serwer stopował troszeczkę. Teraz na pewno w ten weekend tu pocisną dalej, no bo promocja, fajne eventy i wszystko, więc no na pewno tutaj mówię, ludziska przycisną, ale my spróbujmy też coś porobić. W ogóle tu ataków już nie robię, musimy sobie też to powiedzmy poklikać, żeby się żołnierze nie marnowali. O, zobaczcie, ten paladyn, ten Page Daddy nam daje bardzo dużo, fajnie, że go regularnie trafiamy. No tu robię tak, szczerze mówiąc, troszeczkę na odpiernicz, ale to też, żeby na odcinku nie przedłużać, chociaż nie wiem, czy wam się to nudzi, takie coś czy nie. No po prostu ogrywanie zabójcy, dawno nie było odcinka z niego, więc tak to wygląda. Widziałem w ogóle komentarz też, w ogóle spróbujmy tutaj pod ziemię, proszę, żeby to wypadło. No dobra, mamy gaming na inteligencję, no niedobrze, szczerze mówiąc niedobrze, nawet się tu Mariuszkowi za bardzo nie przyda. Dobra, dawaj dalej, 60 grzybów kosztuje w ogóle skip, zwróćcie uwagę. O, mamy gem na zręczność, no dobra, to nam się przyda. Jakiś najsłabszy wymienimy. Widziałem komentarz, że jak powiedziałem, że będę grał na 100% druidem na serwerze właśnie, w ogóle przelogujemy się, EU15, to tam widziałem taki komentarz chyba prześmiewczy, że a, ktoś pewnie rzuci 1000 zł do Nate'a i znowu zmienię. No nie, druid na EU15, o dobra, mamy podziemie, pięknie. Druid na EU15 to już jest niezmienialna klasa. Na pewno będziemy grać tym druidem, więc no tam ile by ktoś do Nate'a nie dał. Dobra, dostaliśmy pakiet podziemie, oczywiście wiadomo jak to wygląda. Ile by ktoś do Nate'a nie dał, to ja tam na pewno gram druidem, więc to się nie zmieni, nie musicie się o to martwić. I w ogóle, jeżeli ktoś nie widział wczorajszego odcinka, ja tu sobie odpalę wskazówki w tle i sobie zrobimy według tego po zakupie pakietu podziemi, co musimy ulepszać. Jeżeli ktoś nie widział wczorajszego odcinka, to przypominam, że robimy gildię na EU15, robimy gildię dla Polaków grzybiących, więc pamiętajcie o tym, jeżeli ktoś planuje grać na EU15, planuje kupić minimum dwa duże pakiety, czyli dwa pakiety po 400 zł, planuje tam cisnąć, po prostu grać long term, to zdecydowałem się zrobić po prostu gildię dla grzybiarzy, dla Polaków. Już mamy w tym momencie 20 osób, więc jak na pół dnia tak naprawdę to ładnie nam to idzie, także zachęcam serdecznie do kontaktu na Discordzie po jakieś tam wszelkie informacje, albo do wczorajszego filmu, bo tam wszystko mówię. Dobra, lecimy według rozpiski, traktor na dwójeczce i teraz mamy tak, serce, traktor i drzwi. Tu możecie w sumie sprawdzać, jak ja buduję po zakupie tego pierwszego pakietu podziemi, bo to jest taka uniwersalna metoda. Tortury mamy na jedyneczce. Dobra, teraz mamy tak, znowu to na czwórkę, tutaj pyk i wrota na pyk. I tu już musimy trenera zbudować pierwszego. Dobra, pięknie. Teraz mamy serce na piąteczkę, traktor mamy na piąteczkę, no i wrota mamy również na piąteczkę, pyk. I co dalej? Teraz mamy Time Machine, a nie, Keeper. Keeper to jest ten ziomeczek, władca. Mamy 1, 2 i 3, dobra. Teraz mamy Time Machine na jedyneczkę, czyli tutaj przygodomat. Dalej mamy tortury i tam Time Machine na dwójeczkę, to by w sumie mogli od razu napisać, ale spoko. Gladiatora na dwójkę i trójkę, już nam się tu powoli kończą surowce. Tortury na trójeczkę, dobra, cyk. I dalej mamy serce na szóstkę, to już kosztuje 25, a to ile kosztuje? 18 i drzwi kosztują 2, no to, ale już by nam nie starczyło na kolejnych chyba. Dobra, to wiecie co, to jeszcze skipnę i tutaj sobie traktor puścimy i niech on się na spokojnie buduje, bo już tych duszy za dużo nie mamy. Dobra, na razie tyle, ok, pięknie. No i mamy podziemia, jeszcze wam tu pokażę rankingi, gildie na razie nieistotne, twierdzę, jesteśmy w top 10 ciągle, pupilków w tym momencie na serwerze mają 132 osoby, no ale podziemia... W podziemiach na razie nas nie ma, ale jako 15 osoba zdobyliśmy te podziemia na tym serwerze. Tutaj no taka informacja. W ogóle bardzo późno, chyba dopiero w poniedziałek wieczorem jakieś tam pierwsze podziemia się pojawiały, więc no... No nie cisną ludzie na tym serwerze jakoś mocno, no nie oszukujmy się, jakoś mocno na tym serwerze nie cisną. Dobrze, przejdźmy teraz do lożków. To co nas najbardziej dręczy, powiedzmy. Przejdźmy do lożków, no i tutaj zobaczmy.
AM1, proszę bardzo, jakie mamy procenciki? Mamy już trenera, 12% na Panterę, potężne procenty. Klikamy, klikamy, bo już mi tego brakuje. Dawno już tutaj nic nie robiłem, dawno nic nie klikałem, więc fajnie to będzie zrobić. Dawaj, 12% na Panterkę, dokładnie 137 level. No i mamy jakiś pierścionek plus 18, w sumie to wymienimy. Dlaczego by nie? Oczywiście tu od razu sobie dajemy cyk, usuń klejnot i wymieniamy. I zaraz obejrzymy tą panterę, ale to za momencik. Tutaj mamy lożki i dalej, lecimy. Ludojad, on też raczej powinien paść z bomby, tak mi się wydaje. Nie powinno tu być z nim większych problemów, szczerze mówiąc. Także mam nadzieję, że nam się to uda. No i potem jeszcze tornadko. Tornadka też na pewno jeszcze mamy do poubijania troszkę. No mamy, mamy tutaj na pewno co robić. Musimy troszkę nadgonić tych leveli, bo jesteśmy w tyle, nie oszukujmy się. Jesteśmy w tyle przez to, że te dwa dni przerwy były. Ale no tak jest, co zrobić. Dawaj, no Ludojad też nam powinien dokładnie szybko paść. Mamy prawie 139 level. Nic za niego nie dostaliśmy. I może teraz od razu tornadko. Chociaż nie, najpierw obejrzymy. Bo jak zrobię dużo tornad, to wiecie jak to wygląda, po prostu no znikną nam te walki, musiałbym je zapisać. Obejrzyjmy sobie jak tutaj nam poszło z panterą i z tym ludojadem. No i potem mamy smoczka, który jest magiem. Ten mag może być dla nas blokiem, nie ma eventu epickiego, więc też wiecie, no jest powiedzmy ciężko jakiś tam sensowniejszy i większy progres robić. Ale no dokładnie, zaraz zobaczymy. Ludojad, teraz pyk, weźmy albo razy dwa, żeby to nie było takie szybkie. Strasznie dużo gadam i muszę wiecie regularnie sobie pić. Trochę się poczułem jak na streamie, ale no tak jest, Boże, jakie tutaj walki zabójcy i zwiadowcy są długie, to jest masakra, jak jest jeszcze tyle tych uników, to naprawdę bywa irytujące. Natomiast no mówię, byleby dobić 150 level teraz, no i co, no w weekend może się, w weekend mamy znowu gości tutaj, więc też nie będę aż miał tyle czasu na nagrywanie i streamowanie, ale może by się jakiegoś streamka w weekend udało zrobić, no to wtedy bym pocisnął na evencie epickim tutaj, no co najmniej do 200 levela. Już myślę, że na tym zabójcy 200 level by nam siadł. Dobrze, sprawdźmy od razu procenty. Mamy w ogóle sporo golda. Tego golda trochę zostawiłem, ewentualnie jakbym chciał jakieś brońki pokupować czy coś. No ale 1,34%, no to nie tak źle, nie tak źle, ale na razie polecimy sobie do Tornada, bo Tornado pamiętamy, że też na pewno jeszcze nam ładnie popada, dokładnie, zobaczcie, tutaj wszystko za first try'e, więc jest to naprawdę niezłe, tylko że no problem jest taki, że mamy mało miejsca w EQ, ale może ja te itemki posprzedaję, tutaj no to chyba nie jest jakieś bardzo must have, powiedzmy. No i mamy też oczywiście ten gemik duży na inteligencję, więc, a tu nie zacząłem kopać, więc też go zostawię, jak nam poleci jakiś itemek dla Magusia, to od razu wsadzimy, nie? Skoro już poleciał duży, to szkoda by go zmarnować. Jezu, my Tornado mamy dopiero na 30 poziomie. A i my, nam się już tu problemy pojawiają. A, to ciekawe, no ale dobra, siadło jeszcze. To był chyba jakiś cięższy rywal, powiedzmy. No i co mogę powiedzieć, no teraz bardzo dużo filmów wleciało. Jeżeli ktoś nie widział, zrobiłem w poniedziałek rano porównanie serwera amerykańskiego i europejskiego 14, z racji tego, że te serwery wychodziły w jednym czasie. To też musicie mieć na uwadze, bo widziałem, że tam, no to wleciało chyba o 10 rano, więc też pewnie niedużo osób widziało. Co tam więcej zrobiłem? No oczywiście wiadomo, ta zapowiedź gildii na EU15, która wleciała wczoraj. Potem jeszcze rework druida i łowcy demonów, gdzie serwer beta wystartował, to chyba wleciało w poniedziałek o 16. No troszkę tych filmów ostatnio było, więc jeżeli ktoś chce, to oczywiście sobie może ponadrabiać, bo troszkę do roboty mieliśmy, troszkę miałem do nagrywania, ale to jest fajne, bo bywały takie dni, bywały takie momenty, gdzie tak naprawdę pomimo posiadania tak dużej ilości postaci nie miałem totalnie nic do nagrywania, nie miałem z czego skleić odcinka. No a teraz już wygląda to o wiele sensowniej. Dobrze, teraz tak, podbijemy sobie boczki, powiedzmy do jakiegoś, nie wiem, 600 może, bo mamy tego golda jednak sporo, także zróbmy to. Tylko nie wiem ile dokładnie będę chciał tutaj wydać. O, mamy 610, dobra, tutaj też przytrzymam, czyli około 1400 powinno kosztować, to już będę wiedział kiedy puścić mniej więcej guzik. Boczki nam się przydadzą tutaj, zwłaszcza inteligencja na tego Magusia, to nie będzie wcale głupie, wiecie o co chodzi. Tu mamy również o Jezu, przesadziłem, dobra. No to tutaj też dobijemy 625, no musi być równo, zagadałem się, zagapiłem i jest jak jest. Dobra, 630 i tu damy 4 i 5. Dobra, i teraz jeszcze szczęście. Szczęście też polecę, powiedzmy, do tych 600. Nie wiem, czy brońki nie spróbować wymienić. Nie wiem, ile mi tutaj już bronie dają. No wiadomo, no zmieniać z bronię picką na zwykłą to nie jest zbyt mądre. Raczej by mi się tego nie opłacało za bardzo robić, ale z drugiej strony
może by faktycznie no, były większe procenty, jakbyśmy znaleźli jakąś na zręczność czy coś takiego. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej. Okay. Ile mi dają bronie? To teraz musimy sprawdzić. Pierwsza lepsza broń, która tutaj poleci w zbrojowni. Plus 64 już, Jezu, to jest bardzo, ale to bardzo dużo. No i tu mamy na wytrzymałość, tu mamy też na wytrzymałość, tu mamy na zręczność, zobaczcie jaki fajny rozrzut, plus 72. Dobra, zmieniam tą brońkę, trudno. Mogłem w sumie to wrzucić do kibla, zmarnowałem jeden epik, ale to no, zdarza się. Teraz tych epików i tak będziemy mieć bardzo, bardzo dużo. No i co, drugą broń myślicie też zmienić? Powiedzmy na zręczność, tylko my tu mamy jeden gem na HP. To druga broń na HP w zasadzie by nie była głupia, szczerze mówiąc. Druga broń na HP by nie była głupia, poszukajmy sobie może czegoś, co by nam dało stricte HP, tak jak tutaj na przykład inteligencję, tutaj znowu szczęście. No teraz możemy patrzeć na, oczywiście mamy już kowala, więc na bronie, o zobaczcie, paseczek, no co prawda tracimy pancerz, ale plus 43 główne staty. Spoko, jak dają epic bez eventu epickiego, no to jestem jak najbardziej za. Lecimy dalej. Oj, zmisowałem bronię, Jezu, no podpaliłem się, to przez ten pasek, wszystko przez ten pasek. Zabiegany dzisiaj dzień ogólnie. Wiem, że ostatnio często to mówię, ale ostatnio serio tak jest. I właśnie widzicie, tak nagrywam, no musiałem ten film już dzisiaj nagrać, no to był taki must have powiedzmy. Dobra, teraz mamy szczęście, tu mamy zręczność, no ale mówię, no chciałbym na HP, żeby to jako tako zbalansować. Tu mamy znowu siłkę, fajny rozrzut, no ale niestety. O, plus 48, bardzo fajny rozrzut, dobra, bierzemy. I która ma lepszy rozrzut? Ta, czyli jest ok. To sobie też odzyskujemy klejnot, pyk, pyk. Dobra, i teraz jak wymieniliśmy brońki, to ja w zasadzie mogę sobie tego goldzika, no zostawimy, ile w ogóle tak średnio kosztuje brońka. No wydaje mi się, że więcej jak 100 nie będzie kosztować. To sobie zostawimy tak właśnie ze 100 koła tutaj. Pyk, dobra. I teraz sprawdźmy procenty. No takie nam średnie dały te bronie, że wydaje mi się, że na 100% te procenty nam wzrosły na tego magusia. Sprawdźmy, dokładnie, prawie 5%. Lecimy, lecimy, nie zatrzymujemy się, strefa światła, szary smok. Dawaj, dawaj mi go. Klikamy, klikamy. No tu jeszcze ten trener oczywiście pomógł, nie? Ta premia do obrażeń krytycznych to jest bardzo dużo, zwłaszcza w takim early game'ie. No i jak tego magusia pokonamy, to wydaje mi się, że potem 8, 9 i 10 również nam padną w miarę łatwo. W sumie teraz jak te bronie wymieniliśmy, jeszcze paseczek, to też by było raczej dobrze jakieś tornadko poklikać, ale to już może na koniec, jak będziemy musieli coś tam podobijać, to sobie klikniemy, z racji tego, że no tornado nam aż tyle expa nie daje, co właśnie tutaj jeden pojedynczy loszek. Tylko no kurde, powiem wam, jak na prawie 5%, to nam jakoś bardzo nie chce paść ten smoczek. No dawaj, proszę cię. Szary smok. Kurde, 9000 HP tam było, no nie mogę. Naprawdę nie mogę. No, także mocny event się szykuje, w sensie mocny cały weekend. Nie dość, że super eventy, takie regularne powiedzmy, to jeszcze letnie frajdozbiory, jeszcze ta wielka promocja na grzybki. Pamiętajcie o tym kupowaniu z kodem Neutral. Będę wam naprawdę, naprawdę bardzo wdzięczny. Co dzisiaj ta wiedźma chciała, bo już nie pamiętam. Pierścienie, dobra, to możemy posprzedać parę rzeczy znowu. Cyk, cyk i cyk. I wracamy tutaj do loszków i wydaje mi się, że ten wilk, boże wilk, wojownik postępnego czerepu nam padnie. Zobaczcie, to bardzo łatwo. Smok ciemności też nam raczej padnie bardzo łatwo. To już będzie 146 level dokładnie. No i rycerz postępnego czerepu raczej też nam padnie bardzo łatwo. No tu jako zabójca wojownicy to jest naprawdę coś giga łatwego do ubicia. No i bardzo szybki progres, nie? Bardzo szybki progres generalnie, wiadomo jak to wszystko wygląda. No ale dawaj, nie sprawdzam tu nawet procentów, dopiero na cyrku grozy sprawdzę, a żeby odblokować cyrk grozy, no to musimy właśnie tego rycerza jeszcze ubić. No to jest co prawda boss, on się wydaje taki twardy dość, ale no raczej kwestia uników i również go załatwimy. Proszę, no tutaj dostaniemy w ogóle też jakiegoś epika, jakby to była jakaś brońka. Jezu, w siódmym niebie bym był. W ogóle pamiętacie ten chwilowy buff tornada, gdzie leciało tyle epików? Teraz by nam to tak pomogło, tak by nam zboostowało postać, jak nie ma eventu epickiego. No ale niestety, no jak sami widzicie, no nie jest to wcale takie łatwe. Teraz już tornado jest znowu powiedzmy znerfione, no i znowu tych epików leci tam tyle, co na lekarstwo. No, padniesz czy nie padniesz? Dawaj, proszę. No Jezu, co jest? Jakie my mamy na niego procenty? Naprawdę, jak nie padnie powiedzmy w następne 50 grzybów, to robię skan. 600 tysięcy HP, bardzo malutko. 1 300 000. Niecałe 3 miliony, niecałe 2 miliony. No tak z połowę mu zbijamy średnio, ale nie wygląda to wcale jako takie bardzo possible, ale dobra, siedzi, siedzi. I chyba widziałem, że jakiś gówniany epik nam poleciał, jeszcze się upewnię dokładnie. Chociaż no, nie taki zły, no wymienimy. Dodaje nam sporo boków,
Zostaje nam praktycznie tyle samo. Tutaj musimy, co my musimy zrobić? Dodaj miejsce na klejnot? Nie, chcę usunąć. A, to się gdzieś indziej robi? To się tu robi chyba. Jezu, jakie to jest zamieszane. To naprawdę powinno być, uważam, zmienione, bo to jest tak nieintuicyjne, to posługiwanie się tym kowalem, że to jest dramat. Dobrze, popadało nam sporo lochów. Teraz może spróbujemy wejść jeszcze do tornada. Może te półtora levela byśmy dobili tornadem. Miejmy taką nadzieję. Ten jadowity, no my jesteśmy na tornadzie 43. Ten jadowity by jakby padł, to potem chyba by było łatwo dość, dokładnie. Tutaj następny jakiś zwiadowca, następny jakiś maguś, jakieś pierścionki tam widzę, że popadały. Mamy 149 level, kolejny wojownik, padł nam, kolejny wojownik. O, tam jakieś buciki chyba dostałem, to żeby nie klikać na pałę. A nie, czapeczka, ale też super, świetna czapka w ogóle. Dodajemy również miejsce na klejnot, cyk. Tutaj sobie odzyskamy ten klejnocik, cyk, i dodajemy do czapeczki. Super, no pancerz co prawda wszystko nam daje na minus, jeszcze się tu przeloguje, ale mimo wszystko dużo tych stad, więc to jest spoko. Chociaż no pancerz jest bardzo pomocny na walki z wojownikami, nie? Wiecie jak to wygląda. Na 150 levelu będziemy mieć w ogóle kolejny pakiecik, to też musicie wziąć pod uwagę, dlatego też chciałbym dobić ten 150 level. Dostaniemy ten pakiecik oczywiście jako tutaj content creator, wiadomo, nawiązując tu do ostatniej zmiany, która miała miejsce jakiś czas temu. Tu ten widzę, że nam nie pada, to możemy od razu dać do kotła, to sobie na razie zostawimy. No i co, wzrękę, znowu ładujemy wzrękę, tak powiedzmy do 1100, chociaż raczej nam braknie golda. Spróbujmy. No, powiedzmy 1090, żeby było równo. I okej, sprawdźmy w ogóle procenty na cyrk glozy. Może by nam z bomby się go udało pokonać, jeżeli by były jakieś fajne, duże. 4% mamy na cyrk grozy na tego pierwszego wojownika. Dobra, robimy to. To po co się męczyć tam w tym tornadzie? A to tornado w ogóle gdzie doszedłem? Tak jeszcze zerknę z ciekawości. 54, dobra, przebite 50. Nie ma tragedii, okej, strefa światła. Cyrk grozy, 4% na wojownika. No, possible i to dość mocno. Więc sprawdźmy to, sprawdźmy jak nam to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że w miarę szybko. A, te walki jeszcze miałem obejrzeć, ale to jak tego pokonam. Jak tego pokonam, to już na spokojnie się przeloguję i obejrzymy sobie wszystkie waleczki, ale dużo. Myślałem szczerze, że na cyrku grozy się troszkę zatrzymamy, powiedzmy. Ale no tutaj bardzo fajne te procenty, chociaż no nie ma to aż takiego odzwierciedlenia. Wydaje mi się, że w ogóle na takim niższym levelu, jak są niby takie duże procenty w teorii dla grzybiarza, no bo 4%, 5%, 6% to jest bardzo dużo dla osoby grzybiącej, to jest loch praktycznie darmowy, no to tutaj jakoś tak, nie wiem, ciężej to mimo wszystko pada, aniżeli właśnie na jakimś tam wyższym levelu, kiedy mamy takie procenty. Ale mamy to, 151 level, prawie 152. Pięknie, pięknie, od razu się tu możemy przelogować. No i cyk. I dostaliśmy pakiecik i wszystko mamy, okej. Oglądamy, zacznijmy sobie od... Ojejku, gdzie ja? Tu jest strefa mroku. A, tutaj, dobra. Obejrzyjmy to sobie, razy dwa, zobaczmy. No z wojownikami to te walki nie będą na szczęście aż takie długie. Dobra, mamy to. Wojownik posępnego czerepu, też sobie weźmiemy razy dwa. Tu na początku jest tak, wiecie, no te obrażenia są śmieszne, mierne, ale później już zaczyna to jako tako wyglądać. Chociaż no mówię, walki zabójcy są strasznie długie, nie? W sensie, dla mnie zabójca do oglądania jest osobiście nudny. W porównaniu do jakiegoś, nie wiem, maga, nekromanty, nawet łowcy demonów, który też potrafi mieć długie walki, ale wiecie, to odradzanie się jest bardzo fajne, no to tutaj to jest bardzo, ale to bardzo... nudne, bo jest, no te, on bije oczywiście broń mi wojownika, więc to jest najmniejszy, powiedzmy, najmniejsze obrażenia. Te bronie są, te ataki są podwójne, tu jeszcze uniki. No i wychodzi to tak jak wychodzi, nie? Są te walki właśnie takie mozolne i nudne, ale może kogoś to ciekawi, żeby dopełnić, tak powiedzmy, odcinek, który i tak chyba wyjdzie bardzo, bardzo długi. No to sobie obejrzymy, wiadomo. Dobra, dawaj, smok ciemności. Pyk. Tutaj ten rycerz, może weźmiemy to w ogóle razy 3. Jak komuś się chce, to może jakieś uniki liczyć czy coś, ale no... Jezu, tu w ogóle na początku ile uników, ale zobaczcie jak my go teraz, no takie... Te obrażenia są śmieszne, no są bardzo, ale to bardzo mierne, zwróćcie uwagę. Dobra, cyk. Jakiś ładniejszy krytyk, oj, on nas bardzo mocno bije, no tu już chyba same uniki do końca z naszej strony. Dokładnie, pyk, dobra. I mamy jeszcze tego klauna z młocikiem.
to też sobie weźmiemy razy 3. No takie bardzo się wydają te lochy klockowate, nie? Takie ciężkie do ubicia, mozolne, ale no... We will see, we will see. Dobra, zaraz zobaczymy oczywiście procenty na kolejne lochy. Tam potem mamy, chyba do kolejnego maga spróbuję dobić. Chyba mag jest trzeci w tym cyrku grozy. Teraz mamy zwiadowcę, on nam jeszcze powinien fajnie siąść. Tak mi się przynajmniej wydaje, dokładnie. I sprawdzamy procenciki. Jak kolejny będzie maguś, to już tutaj kończymy. Zostawię sobie może na event epicki. Jakieś tam wiecie... 3% na niego, czyli też klikamy. Jakieś tam, no fajniejszy progres, nie? Grzybeczki tutaj odłożę na event epicki i może jakoś mocniej pociśniemy. O kurde, to nam szybko padło. A nie, teraz mamy jeszcze karłowatego gnoma. No to ten karłowaty gnom też nam raczej padnie, to jest, mówię, wojownik. A może tu byśmy jeszcze jakieś brońki poszukali znowu i zobaczyli, jak to dalej pójdzie. Kurde, no powiem wam, że to jest taki etap, gdzie tak naprawdę, no, wymiana broni, klikanie, wymiana broni, klikanie. I tak w kółko... I tak na dobrą sprawę tu można lecieć nawet i do 200 levela. No chociaż wiadomo, no jakbyśmy mieli mocniejsze gemy, to też by było spoko. No ale na razie te gemy są jakie są. Tu w sumie ten legendarny gemik też nam dużo da. Dobrze by było jak najwyższy level oczywiście wbić do końca tych letnich frajdozbiorów, czyli tam za tydzień w sobotę. No bo też mocniejszy gemik, oczywiście na siłę gemu wpływa poziom kopalni w tym early game to przede wszystkim, no ale poziom postaci też dużo daje. Dobra, na kolejnego woja mamy 1,5%, może byśmy spróbowali dobić level jeszcze z tornadka, bo nam niewiele brakuje, spróbujmy. Bo to dosłownie, nie wiem, 2-3 tornada i powinno nam siąść, tak mi się wydaje. Okej, to nam padło, no i dokładnie, mamy 154. Tu od razu oddamy do kociołka, sporo kosztuje. No i co, poszukajmy może jeszcze jakieś broni, zobaczmy ile nam dają kolejne brońki. No tu już mamy po 30, po 24, no sporo, sporo dają, tylko że rozrzucik by się przydał lepszy. Okej, tutaj nic, tu mamy jakąś broń na inteligencję, tu mamy na wytrzymałość, ale słaby rozrzut, tu mamy siła wytrzymałość. Szukamy dalej, mamy siłkę, mamy szczęście, dobra, dalej próbujemy. Szczęście znowu, no i te rozrzuty nie są wybitne, powiem wam szczerze. Mamy na siłę, no my trafiliśmy naprawdę świetne bronie, bardzo, bardzo nam to ładnie poszło. Chociaż tu, no zobaczcie, 420 górny, to by mogło być. O, tu mamy 430 górny i na HP, i nawet podmienimy to. Tu sobie od razu odzyskamy klejnocik, pyk i pyk. W ten sposób i co? I drugą też chcemy zmieniać? No druga też nam daje 30, jakby nie patrzeć. Więc drugą też by można zmienić, tylko druga znowu musi być już na zręczność. Stricte na zręczność. Jak w ogóle nasz rozkład statystyk wygląda? Nieźle. Chociaż może nawet trochę za dużo tego HP mamy względem z ręki, ale nie wiem. Nie jestem przekonany. Dobra, druga na zręczność. Tu mamy znowu HP. No i rozrzut też by się przydał mniej więcej taki, jak i w tej brońce, którą mamy teraz po lewej stronie. Tu mamy obie po 430. Siła szczęście, siła wytrzymałość. Inteligencja, lecimy dalej, siła, szczęście, no dawaj, zręczność, coś na zręczność, proszę, wytrzymałość znowu, o, tu sporo broniek, inteligencja, zręczność, 408 plus 24, no dobra, weźmiemy w sumie, już się nie będziemy aż tak napinać. Tak czy inaczej da nam to boosta, tylko zamienimy miejscami, niby się mówi, żeby na zabójcy broń z większym rozrzutem była po prawej stronie. W teorii ma to sens, bo on nią się bije jako drugą niby, ale no niech będzie. Tak gdzieś słyszałem, ktoś mi tak napisał, także nic na tym nie stracę, że tak będę miał. No i dobra, z 1,5% nam się zrobiły 2%. 2% w zasadzie na tego wojownika, więc jego jeszcze spróbujmy sobie ubić. Raczej powinien nam paść. No i potem z tego co widzę, czwarty to też jest chyba wojownik i piąty to jest dopiero ewentualnie maguś. I my byśmy chyba na tym magusiu stanęli. Wydaje mi się, że na tym magusiu już by było koniec na dzisiaj, który mieliśmy level na starcie 135, więc 20 leveli progresu, nie ma tragedii, nie ma też co przesadzać. Mówię, musimy mieć jeszcze content na kolejne dni, na kolejne odcineczki, żeby to jakoś wyglądało, a to top 30 serwera utrzymujemy tak czy inaczej, więc ja jestem osobiście zadowolony. No proszę, padnij w miarę szybko. 2%, no to jest, no nie jest to co prawda 4 jak na tych poprzednich wojowników, ale jest to mimo wszystko sporo, nie? Jest to mimo wszystko bardzo, bardzo dużo i powinno w teorii paść nam łatwiutko, ale no nie jestem przekonany, dawaj. No tam było 1 200 000 HP, no a tak to też koło połowę mu zbijamy, no tu bardzo dużo uników musi siąść, tu normalnie, a w sumie to golda mamy sporo, tu dobijemy do 1100 powiedzmy, pyk. I całą resztę sobie damy w HP. Już nawet nie zostałem tego golda, bo już tu nie planuję itemków wymieniać.
więc zrobimy po prostu tak i pięknie. I teraz możemy klikać, powinienem to zrobić od razu, żeby nie marnować grzybów, no ale jest jak jest, dobra, klikamy, dawaj. 900 tysięcy HP, 1 700 tysięcy HP. O, siedzi, dobra, 156 level, pięknie, coś nam tu poleciało, ale nic ważnego. Od razu sobie obejrzymy, karłowaty gnom, przyspieszymy razy 3 i już tutaj na SF Toolsie powolutku ustawię. Pyk. Sprawdzimy sobie procenty na cały cykl grozy, czyli głównie mi tutaj chodzi o kolejnego magusia, wiecie jak to jest, ale to już zaraz, jak sobie tą waleczkę obejrzymy, zobaczcie jak tu było close, no uniki naprawdę robią robotę. Dobra, skanik, AM1 i sprawdźmy cyrk grozy. Circus of Terror i weźmiemy more, nie, to jest all. Nie, co ja robię? Remaining? Tak, remaining, okej. Okay. Dobra, no właśnie, na magusia to jest piąty, mamy 0,02%. Na tego woja mamy jeszcze prawie 2, więc go klikamy, ale na tamtego mamy 0,02%, więc na tym dzisiaj nasz progres się skończy, czyli jakoś na 158 levelu. Not bad, not bad. Troszeczkę nadgoniliśmy, wbiliśmy ponad 20 leveli. O, zobaczcie, ten jak nam w ogóle szybko padł, super. No i teraz, tak jak wam wspomniałem, jest maguś, on co prawda nam da itemek epicki, ale trzeba wiedzieć, kiedy przystopować. Odcinek i tak już wyszedł bardzo długi, więc to był ostatni loszek, który kliknęliśmy. No i co dalej? Oczywiście wiadomo, dalej mogę pocisnąć sobie tutaj pod ziemię. Mam w sumie taką ściągę zrobioną, co dalej ulepszać po zakupie kolejnego pakietu, więc możemy jeszcze troszeczkę poskipować, bo ten pakiet na 150... Jezu, jaki tu hit za prawie całe HP. Ten pakiet na 150 level dokładnie dał nam kolejne dusze, więc tutaj sobie weźmiemy serce od razu. I mamy teraz tak, Keeper na czwóreczkę, czyli tego możemy ulepszyć, Gladiator na 4,5, to nam też pewnie troszkę procenty zboostuje, ale to nie będzie jakiś ogromny boost, pyk, dalej mamy Time Machine na poziom trzeci, cyk, Time Machine i Tortury na poziom czwarty, no to w miarę schemat na tej grafice jest stały, teraz mamy Gold Pit, czyli kopalnie złota na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, pyk. I mamy teraz serce na siódmy, traktor ile kosztuje? 40 tysięcy, no to traktor już nam niech się buduje, chociaż, a te drzwi ile? Dwa, chociaż nie, to dobra, zrobimy tak i zrobimy sobie drzwi na, niech nam się już w spokoju budują i potem byśmy musieli gladiatora na szósteczkę, chociaż nie, to dobra, zrobimy tak. I zrobimy tak. O, i już nam tutaj dusz za wiele nie zostanie. Niech to nam się w taki sposób buduje. Tyle ode mnie. Bardzo długi odcinek. Natomiast mam nadzieję, że wszystko wam przekazałem, że wszystko wiecie. Fajny progresik mam nadzieję, że zrobiłem. Troszeczkę tutaj też nadgoniłem w gildii. No, już jesteśmy powiedzmy na górze gildii patrząc na nasz level. Więc też spoko, troszkę tu nadrobiliśmy, progresik fajny, mam nadzieję, że zrobiony, mam nadzieję, że się wam podobało. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o zabójcę na serwerze amerykańskim póki co, zobaczymy w kolejnych dniach jak to wyjdzie. Na ten moment dziękuję wam pięknie za uwagę i za oglądanie, kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, piszcie komentarze jak tam wasz progres na serwerze amerykańskim. Zapraszam do gildii na EU15 dla osób grzybiących, Polaków, którzy chcą tam zagrać. No i jeżeli ktoś gra na EU15, na AM1 na serwerze amerykańskim pierwszym, to niech tutaj się nie wstydzi i jeżeli ma ochotę do nas dołączyć, czyli do top 2 gildii na serwerze, a ogólnie top 1 polskiej, to zachęcam serdecznie do pisania do mnie wiadomości prywatnych tutaj na poczcie, ja to sobie chętnie przeczytam i ewentualnie dodam. Troszeczkę podmianek musimy zrobić, bo kilka osób zrezygnowało z gry, więc pamiętajcie o tym, że miejsca na pewno jakieś się znajdą. I oczywiście kupujcie grzybki z kodem Neutral, tak? Wszystkie pakiety, teraz ta wielka wyprzedaż letnia, promocja 25% prawdopodobnie, 4 pakiety letnie do kupienia, także pamiętajcie, żeby przy zakupach używać kodu Neutral. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, trzymajcie się i cześć!